Witam Państwa po przerwie. W naszym studiu jest już, tak jak mówiłem przed przerwą, Dariusz Wieczorek, SLD, radny Sejmiku Wojewódzkiego. Witam Panie radny. Witam serdecznie, witam Państwa, witam Pana redaktora. I tak jak przed przerwą mówiłem, rozmawiać będziemy dzisiaj o stoczni, a właściwie o tym, co po tej stoczni zostało. Kiedy Pan radny tam ostatnio w stoczni był? A muszę powiedzieć, że nie tak dawno, bo zresztą z mojej inicjatywy w tym roku odbyło się posiedzenie komisji sejmiku właśnie na terenach stoczni, więc mieliśmy okazję zobaczyć, jak to wygląda dzisiaj. No i przyznam się szczerze, że nie jest to widok budujący i nie jest to widok, który napawa jakimkolwiek optymizmem. I stąd te nasze zabiegi i pomysły, aby rzeczywiście prawdziwym gospodarzem tych terenów, bo przecież to w końcu prawie 60 hektarów terenów centrum miasta, stał się samorząd. Czy to samorząd miejski, czy wojewódzki, to jest jakby rzeczą drugorzędną, ale najważniejsze, żeby to był samorząd. Nie jest ciekawie, czy rozumiem, że duża część tam tego majątku w jakiś sposób po prostu niszczeje, nie jest Ależ używana. Oczywiście tak, no ten majątek jest sukcesywnie rozkradany i to od wielu, wielu lat. No przez kogo? No niestety, no są jakieś różne podmioty, słynna umowa z Kraftportem, o której pewnie Państwo też mówiliście. Wywożone są te stalowe elementy, ten majątek jest niszczony. Właściwie 30% tego terenu jest na dzisiaj zagospodarowane, czyli mówiąc krótko, ta część, te 30% jest wydzierżawiona na rzecz podmiotów gospodarczych, no ale prawda jest taka, że te podmioty po pierwsze mają krótkoterminowe umowy, w każdym momencie mogą te umowy być wypowiedziane, firmy przez to nie inwestują, nie mają żadnej stabilizacji, więc aż żal, że taki teren od 5 lat, już ponad 5 lat po prostu się marnuje. I jeszcze raz chcę podkreślić, my nie chcemy budować statków, to nie o to chodzi. Statki mają budować przedsiębiorcy, natomiast tu chodzi o zarządzanie terenem, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że na dzisiaj Towarzystwo Finansowe Silesia jest to towarzystwo, w którym 100% udziałów ma Skarb Państwa, tak jest. Natomiast centrala firmy jest gdzieś tam w Katowicach, więc zarządzanie z Katowic terenem w Szczecinie no jest z góry skazane na porażkę. Czy sugeruje Pan, że Towarzystwo Finansowe Silesia tak trochę po macoszemu traktuje te tereny postoczniowe? Nie chciałbym jakby tutaj się odnosić do tych działań, które prowadzi bądź nie prowadzi Towarzystwo Finansowe Silesia. My rzeczywiście bardzo krytycznie do tego podchodzimy, chociaż pewnie i prezes, i pracownicy Silesii chcą jak najlepiej. No tutaj nie chcę powiedzieć, że robią coś jakby niezgodnie ze swoimi poglądami, czy no, mieli zamiar znaleźć jakiegoś większego inwestora, który dużą część tej stoczni by to jest kolejny mit, tu żaden duży inwestor się nie znajdzie, żaden duży inwestor nie wejdzie. Już mieliśmy inwestora z Kataru, teraz miał być inwestor norweski, nic z tego nie wyszło. Natomiast zwracam uwagę na jedną rzecz, że po prostu całkowicie inne są cele Towarzystwa Finansowego Silesia, a całkowicie inne są cele samorządu jako właściciela takiego przemysłowego obszaru. Czyli otóż, jakie? Rozróżnijmy to w takim razie. Bardzo, bardzo proste dwie rzeczy. Towarzystwo Finansowe Silesia, jak sama nazwa wskazuje, jak każda spółka jest nastawiony na maksymalizację zysków, czyli śmiem twierdzić, że dzisiaj w strategii Towarzystwa Finansowego Silesia, obecnego właściciela tych terenów, jest to, ażeby skoro kupili teren za 80 czy za 90 milionów złotych, to zresztą był wielki błąd samorządów wtedy, że samorządy tego nie kupiły, to dzisiaj dobrze by było sprzedać ten teren w całości za, nie wiem, dwa razy więcej, zarobić na tym i jest po problemie. No natomiast samorząd zarabia nie na sprzedaży terenu, samorząd zarabia na tym, aby na tym terenie było maksymalnie dużo firm i dużo podmiotów, aby te firmy zatrudniały ludzi długofalowo, aby podatki, które wpływają do gminy, to są podatki, które płacą pracownicy i to są podatki, które płacą firmy, czyli podatek od nieruchomości, ale to jest również podatek CIT, czyli podatek od zysków tychże firm. Czyli samorządowi zależy na tym, aby maksymalnie dużo podmiotów funkcjonowało na terenie miasta i województwa, aby zatrudniały te podmioty maksymalnie dużo ludzi. Dlatego samorząd stworzy, jeżeli będzie właścicielem tych terenów, stworzy całkowicie inne warunki do
funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Komunalizacja, która się pojawia już od jakiegoś czasu. To jest komunalizacja. I ze strony sejmiku, i ze strony Rady Miasta tak, też. Tak, też, też. Cieszę się, że jakby tutaj jesteśmy zgodni, natomiast z czego ten pomysł wynika? Raz z tego, co powiedziałem wcześniej, czyli decyzje będą zapadały tutaj i decyzje, czy to prezydent, czy zarząd województwa będzie w sprawie tych terenów podejmował, ale druga rzecz, jak Państwo zaobserwujecie, co się dzieje w promieniu 20-30 kilometrów, to okaże się, że jest kilkanaście podmiotów, które produkują statki. I to jest największa paranoja tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Czyli są firmy, które produkują statki w Skolwinie, w Policach, natomiast tutaj teren przygotowany profesjonalnie do produkcji i do remontu statków dzisiaj stoi pusty. I dlatego mówimy, musimy to skomunalizować i natychmiast dać możliwość produkcji dla naszych firm, bo tu nie przyjdzie żaden jakiś jeden wielki inwestor i nagle nie uruchomi wielkiej stoczni z 5000 ludzi. Nie ma takiej możliwości. Ale to jest proces, do którego trzeba dojść. I śmiem twierdzić, te koncepcje, które dzisiaj klaster morski przedstawia, one rzeczywiście są bardzo realne. Tam są wpisane konkretne obszary stoczniowe, które dziś już od ręki, od razu mogą wydzierżawić nasze lokalne podmioty i koncepcja, którą przedstawiają przedsiębiorcy lokalni, powoduje, że w przeciągu 3 lat mamy 5000 nowych miejsc pracy. To dlaczego teraz nie dzierżawią? Czy to jest tylko kwestia tych kiepskich warunków, które daje Silesia? Nie, bo Silesia nie chce dać żadnych lepszych warunków, no bo powiedziałem dlaczego. Ma absolutnie inny cel gospodarczy. Dzisiaj po co Silesii wpuszczać tam 100 podmiotów, po co dawać długoterminowe umowy dzierżawy, na przykład 10-letnie, jak nagle się okaże, że ten teren trzeba będzie sprzedać. Łatwiej się sprzedaje teren, który nie jest obciążony żadnymi zobowiązaniami, niż teren, który tymi zobowiązaniami jest obciążony. Więc dlatego mówię dzisiaj, szanując to, co robi Silesia, mówimy tak. Park przemysłowy skomunalizowany po to, ażeby samorządy mogły podejmować decyzje o tym, co z tym terenem się dzieje. Więcej, aby mogły wykorzystywać środki z Unii Europejskiej, na przykład na dozbrojenie tego terenu. Więc ja wyraźnie chcę powiedzieć, bo przeciwnicy tej koncepcji mówią, o, samorząd nie jest od budowania statków. Oczywiście, że samorząd nie jest od budowania statków, dlatego dzisiaj mówimy tylko i wyłącznie o tym, że chcemy zarządzać tymi terenami, chcemy zarządzać parkiem przemysłowym, tak jak parkiem przemysłowym zarządza Goleniów, zarządza kilkanaście innych samorządów, które w ten sposób świetnie się rozwijają, no bo mówię, mamy Goleniów, mamy Stargard, powstają duże fabryki, to są wszystko parki przemysłowe, które rozpoczęły swoją działalność właśnie napędzane przez samorząd. Ten fakt, że samorząd nie powinien i nie może budować statków, to właściwie jest jakieś tam tłumaczenie marszałka, że nie do końca prawnie jest to usankcjonowane, no tak, no ale, żeby ale, taki teren przejąć. Ja nie powiem tak, sprawdzaliście, na ile to można, na ile nie można. Oczywiście, że można. Nie, tu nie ma żadnego problemu. No wiadomo, że jak ktoś nie chce, bo to tak w życiu jest. Jeżeli ktoś nie chce, to szuka 100 powodów, że nie można czegoś zrobić, nie uda się, prawo nie pozwala. Ja wielokrotnie już to mówiłem, samorządy przejmują kopalnie, samorządy, nie wiem, przejęły wytwórnie Bolka i Lolka, samorząd województwa przecież przejął, w związku z czym wszystko jest możliwe. Nie tak dawno, bo w zeszłym roku przejęliśmy uzdrowiska jako samorząd, no to jest pytanie, czym się różni komunalizacja uzdrowisk od komunalizacji terenów stoczniowych? I powiem więcej. Może kosztami? Nie. Myślę, że kosztami nie, ale powiem więcej. Ta komunalizacja de facto się zaczęła, bo proszę zobaczyć to, co mówi pan marszałek czy zarząd województwa, że nie można. Ale przecież stołówka stoczniowa za chwilę będzie skomunalizowana, więc jeżeli można skomunalizować stołówkę stoczniową o powierzchni 1000 m2, to co, nie można skomunalizować 60 hektarów, więc myślę, że sama władza Platformy i PSL-u tutaj się zapędziła w ślepą uliczkę, więc ja nie przyjmuję żadnych argumentów, że tych terenów nie można skomunalizować. No, ścieżki to prawne... Poszukajmy jakiejś przyczyny, dla której ta władza ewentualnie nie chciałaby tej komunalizacji ja przeprowadzać. Ja myślę, że wynika to
ja myślę, że wynika to tylko i wyłącznie z tego, że nie chcą mieć problemu. No mam wrażenie, ja przysłuchuję się tym wszystkim dyskusjom. Czyli jednak możemy założyć, że taka stocznia jakimś problemem jest? Nie, no oczywiście, że tak, no bo to jest, co by nie mówić, zawsze jakieś tam ryzyko, tak? Czy się uda, czy się nie uda, czy czasami samorząd nie będzie musiał do tego dopłacać. No ale prawda jest taka, że jeżeli się nie ryzykuje, to się nic nie ma. To jest tak jak w każdym biznesie. Natomiast tutaj to ryzyko jest absolutnie minimalne z tego względu, że dzisiaj mówiąc o komunalizacji, mówimy o przejęciu terenów przez samorządy bez złotówki, tak? Czyli mówimy o tym, że Skarb Państwa mówi ok, zgodnie z konstytucją i ustawą może te tereny przekazać samorządowi z przeznaczeniem na rozwój gospodarczy tego regionu czy naszego miasta. I później się tylko pojawia problem i biznesplan dotyczący tego, komu wydzierżawić, jak przygotować program inwestycyjny dla tych terenów. Ja powiem krótko, mamy 1,5 miliarda euro na lata 2014-2020. Tu aż się prosi przygotowanie specjalnego programu właśnie dla tych terenów. Pewnie i tak. Ja zakładam, że podstawowym problemem będzie w przypadku takiej komunalizacji to, jeżeli jednak ci dzierżawcy się tak łatwo nie znajdą, bo zakładam, że utrzymanie takich terenów stoczniowych to jednak kosztuje trochę grosza. Nie, to jest pytanie, co rozumiemy pod pojęciem utrzymanie terenów. Jeżeli ktoś ma długoterminową umowę dzierżawy, nie wiem, 10-15 lat, to taki przedsiębiorca ma pewność, mając pewnego partnera, jakim jest samorząd po drugiej stronie, że nikt nagle nie zmieni koncepcji i jego nie wyrzuci. On wtedy może te hale remontować, może inwestować, może korzystać z kredytów, może korzystać ze środków unijnych, bo ma pewność i ma gwarancję. I dzisiaj zabiegamy tylko i wyłącznie o to, żeby rzeczywiście podmioty gospodarcze takie gwarancje miały. Może warto spróbować, i to jest to, o czym my cały czas mówimy, może warto spróbować dzisiaj zapytać się przedsiębiorców. A ja wiem, jaka jest odpowiedź, bo my z przedsiębiorcami rozmawialiśmy. Mówią bardzo prosto, jeżeli będziemy mieli długoterminowe umowy bez, mówiąc krótko, grabieżczych stawek czynszowych, to nie ma żadnego problemu. My tu zaczniemy produkcję, nie tylko produkcję związaną z branżą stoczniową, tak? No bo przecież jest wiele innych rzeczy, które można na tych terenach stoczniowych realizować i produkować. Tylko problem jest taki, no dzisiaj ktoś musi podjąć decyzję. I my dlatego naciskamy na pana marszałka, że dosyć już tego gadania, trzeba podjąć decyzję. Trzeba po prostu pojechać z gotową koncepcją do ministra Skarbu Państwa i powiedzieć: panie ministrze, mamy koncepcję, chcemy to zrobić, Skarb Państwa sobie z tym nie radzi, bierzemy na siebie tą odpowiedzialność. A dzisiaj mam wrażenie, że i marszałek, i prezydent tej odpowiedzialności się boją. Czy poza naciskami jakiś plan macie na to, żeby to rzeczywiście przeprowadzić? No nie, no, w momencie, kiedy władza będzie jednak oporna? Siłowo oczywiście tego nie przeprowadzimy. Co najwyżej potrzeba dzisiaj rzeczywiście no, takiego pozytywnego lobbowania za tym rozwiązaniem, zarówno jeżeli chodzi o opinię publiczną, ale również o przedsiębiorców. Wiem, że przedsiębiorcy też rozmawiają, podejmują starania, przygotowują swoje koncepcje i myślę, że to tak trzeba to robić. Natomiast jeżeli nie będzie przekonania ze strony władzy i w Szczecinie, i w województwie, no to oczywiście tutaj głową muru nie przebijemy. Będziemy musieli czekać rok po prostu do wyborów, licząc na to, że mieszkańcy wystawią tej władzy odpowiedni rachunek właśnie za taką bierność i brak tych działań. Jeżeli my będziemy mieli wpływ w przyszłości, to ja gwarantuję, że te tereny będą skomunalizowane. W takim razie trzymam pana za słowo. Moim państwa gościem był Dariusz Wieczorek, radny sejmiku wojewódzkiego, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się spotkać już po komunalizacji. No to w takim razie może wtedy się łatwiej będzie spotkać na terenie stoczni. W takim razie zrobimy sobie jakiś wywiad w plenerze. Krótka przerwa, szanowni państwo, i po przerwie dalej kontynuujemy stoczniowe tematy.